Proszę pana, niech pan tylko tu przyjdzie, coś się złego dzieje. O co chodzi? Nie powinna teraz rodzić, bo powinna dopiero rodzić za miesiąc. Dobrze, zostawmy ją w spokoju, okażemy, co się stanie. Tam jest kamera, więc może mogę zacząć komputer, bo czy monitor coś dzieje. Dobra, dobrze, to już włączę go. Nie wiem, czy jestem na to gotowa w ogóle. Już? Mam źrebaka? Nie, ty nie możesz być moim źrebakiem. Idź sobie. Idź sobie, powiedziałam. Nie możesz być moim źrebakiem. Nie jesteś źrebaka. O nie, jeszcze gorzej. Tak. Lepiej dajmy tego źrebaka na pastwisko i tą klacz. Może się tam pogodzą. O, popatrz, jaki słodki. Pokaż. Ło, pewnie się dzisiaj narodził. Ciekawe, kogo to źrebak. Na pewno nie tej klaczy, bo miała urodzić przecież dopiero za miesiąc. Tak, wiem. Ale coś poszło nie tak, no i już urodziło. O, to jej źrebak, jakiś słodki. Pokażcie. Tak. Tylko czemu ta klacz tak się dziwnie zachowuje przy nim? A ja wiem czemu. Drzewo. No bo jest porzucona pewnie. Pewnie taka, że jej nie chce, ale drzewo nie rozumie. No dziewczynki, zabierzcie proszę źrebaka na spacer i klacz. Może? Sorry, ale klacz nie chce się ruszyć, więc tylko źrebie idzie. A która z tego w ogóle zabierze? Zabiorę ją ja. Chodź, kochana, chodź na spacerek. Chodź już. Chodź. Tak, chodź. Co to, spacer? Co ja mam w ogóle założone? A teraz sobie zjedz. Dobry konik. Tak. Pyszne było, bardzo. Mamo, a jak szeroki jest świat? Mnie się nie pytaj. Ała! Ała, bolało. Moje kopyto, ale boli. Ała. Bo nie umiem już na nie nawet chodzić. O nie, to znaczy, że ma dosyć. Rybaku, radzę ci dobrze, nie podchodzisz do swojej mamy. Przepraszam, może pani się mnie zaopiekować? Mama mnie uderzyła w kopyto. A, czyli jest jej porzucony źrebiem. Tak, chętnie. A, proszę szybciej niż myślałam. A, jeszcze się jeszcze chwilę poławić z rybakami innymi, więc na razie jeszcze nie idziemy do domu chyba. Dobrze, to się pobawię, idę tam na pastwisko. To tylko iść do rybaków. Haha, teraz ja, szybko, iha, skoczyłam, jestem najlepsza ze wszystkich. Hejka, co wy tutaj robicie, rybaki? Mogliście nam pobawić? Jestem tutaj na starsze, niż Gwiazdora, więc ja to decyduję i nie możesz. Ale dlaczego? To Gwiazdor powinien decydować, tutaj starszy. Gwiazdor ma to zostać, czy nie? Nie, no tylko stąd iść, natychmiast. Nie wiem, a co zrobić, czy coś iść. To zabawa jest tylko dla czworga. A ty, gwiazdko, ma zostać? Zostać. Jeden na trzy. Więc idziesz. I jak bawiłaś się z rybakami? Nie, nie chcieli mnie. A czy chciała cię taki rybak w kropki? Nie. Z tym mnie sobie nie chcieli. To jak ona ci nie chce, to nie możesz tam dostać. No dobra, w sumie. Hej, a ty masz mamę w ogóle? Gwiazdo czerwca. Tak, ja mam.
Idź, powiedzieliśmy ci już, idź. No dobrze, to idę. Bo to nie znajdę przyjaciół. Teraz do niej iść, czy nie? Bo teraz to sama nie wiem. Ale może pójdę ją pocieszyć. Gdzie ona jest? No gdzie ona się mogła schować? Dworze jest bezdomna. Mówiła, że ona porzuciła. Jest na przyjaciół. Mogła pewnie pójść do lasu. O nie, to są wilki. I dzikie konie. Dzikie konie są zawsze złe. Co powiedziałaś, że dzikie konie są zawsze złe? Tak, bo są zawsze złe. Słuchaj, wuję, jak jest dzikim koniem i mam to w krwi, więc też się z nami nie bawisz. Okej, i tak jestem z tym rybakiem, szarym. Szary, bory, ponury, tak to się mówi. Teraz ta zabawa jest tylko dla trojga. No to czas wyruszać w świat. Wow, to są jakieś dziwne zwierzęta. Idę do nich. Może zaznaczymy się, to jest ich sporo. O hej, ty jesteś koniem? Tak, jestem dzikim koniem, który ma 100 lat, 1000 miliardów. Wow, naprawdę jesteś stary. Zaprzedzimy się? Nie, bo jeszcze jak umrę, to będziesz beczeć. Głupić rybak. Czyli ten też nie. Kolejny koń. Jaka, zaprzyjaźnimy się? Nie, jakiś szara. A szara to najbliższa koryśnika. Wcale, że nie. A wcale, że tak. Nie, będziemy przyjaciółmi, nawet koleżankami. Cóż, też chyba nie ma dla mnie miejsca. To pójdę znowu gdzieś. To ona? Ona, tak, muszę szybko do niej lecieć. Zaczekaj. Jak by ci w ogóle na imię? Nie mam imienia. Jakieś ci wymyślimy. Już mam wymyślone. Bibi. Tak, ładne imię. Chciałabym mieć takie na imię. Dobrze, Bibi. Ja jestem gwiazdka. Wyprzedzimy się. Tak, pani wciżam przy tym przyjaciółka. A jak się za twoja mama? A plusa. A plusa. Tylko raz A plusa. Ty wyszłaś. Mogę z wami zamieszkać? Jasne, chodź, szybko. Tutaj są lwy, a wiesz jakie są lwy? Nie wiem. Nie są w ogóle świata. Narodziłam się dziś rano. Oj, no to się cię będę uczyć. 5 dni później. Och, czemu nie chcesz jeść? No wszystko mi boli, jak się... O tak, człowiek mnie nie rozumie. Po co ja to mówię? Chodź, idziesz do lekarza. A co to lekarz? Gwiazdka, co to lekarz? To jest tutaj okrutny lekarz. Lekarstwa. Okrutne, to znaczy? To ja... No to ja nie chcę jeść. I na dodatku tym czymś. Ale jak trzeba, to trzeba. No się pomoże. To auto jest jakieś paskudne. Paskudne to auto. Muszę to ściągnąć. O! Nie ma tego. Chwila, to mają uchylone drzwi. O, tu ja przed nie przejdę. O, trzeba się trochę schylić. Trzymać rybaka. Trochę. A jak się będzie dorosły, to już nie trochę całkiem. O, jestem na wolności. Dobrze, że dostali. Jupi! Jestem w stajni. Jest gwiazdka. Gwiazdka, tu jesteś. Ale się z tobą stęskniłam. Czemu w ogóle nie ruszaliście? Nie wiem, w ogóle. To moja mama. A to sam. Hej, chciałam cię przegarnąć, wiesz? To będę mieć dwojga. Tak, wiem. Już w ogóle lat. No i gdzieś ponad 2-3, nie wiem, nie wiem, że moich lat. Moja mama by liczyła, ale cóż, mamy nie mam. To smutna historia, to bardzo. Tak, jeszcze osoby mi nie powiedziała, ale mam nadzieję, że powie.
Tak. Musi powiedzieć. Znaczy nie musi, no ale może, no. Nie wysłuchamy. Tak, to ja wam od razu powiem moją historię. Szkoda tylko gwiazdko, że ona pląsa zmarła. Tak, ale się tym pochowano. Była już bardzo stara, wierz mi. Debbie. Tak, a może wróżyli świat potem na wykonie i w ogóle. Czy ktoś tu mówi na wykonie? A ty się odczep. Czego on nas chcesz? Pamiętaj, że byliśmy z rybakami i w ogóle nas nie chciałeś, tylko... może nie. Nie, ale... Ja? Z rybakiem? Tak, uparłeś się. Uparłeś się, że jestem szara, a szarda jakby trzy gorba. Jak to, to sorry za przyszłość, ale nie pamiętam, jakbym to tak powiedział. No być może, nie powiedziałeś. Ale słyszałam na własne oczy. Może to powiedział mój duch? Twój duch? Co? Nie, mój brat. Jakim jest twój brat? Takim koniem czarnym. Tam jest, o. A ja to pamiętam. Jestem starszy, mam większą pamięć. O nie. Gwiazdor, czemu ty tylko robisz kłopoty? O, a więc widziałeś, co mówiłaś? Tak, widziałam. No, nie lubię się przyznać do takich rzeczy. A, zawsze się przyznaję. Nawet do tych najgorszych rzeczy, wiesz? No wiem, nie chciałem. Bardzo głupi. No, było minęło. Chwila, gdzie one w ogóle zniknęły? Hej, mówi się, było minęło, więc było minęło. Debbie, dokąd idziesz? Pamiętasz Afrykę, w której byliśmy? Tak, jestem w granicy Sein i tak, byliśmy tu. Pamiętasz? Patrz, ile się tu pozmieniało. Ja cię. Stary koń jeszcze żyje? Jak to w ogóle możliwe? Chwila, jakiś nowy. A wy tu skąd? My, stąd jest tajni. W tajni, tutaj jest dzikość. Żadna tajna. A jak macie o rodzinę, to w ogóle nie? No, ona umarła. A moja mnie wróciła. No to, na pewno ze mną się poprzeć, jak chcecie. Moja mama, więc... No, też nie mam za bardzo przyjaciół. Jak można w ogóle na imię? Ja mam na imię Kiri. Ładne imię, co ja? A ty? Ja mam na imię Debbie. A to jest moja dalsza siostra. Chwila, co można my się mówimy dalsza siostra? No, ja mam bardzo na mamę, a jej mama nie... Ten. Jakby ci powiedzieć, przygarnęłam. Aha, czy jesteś jak siostry? Tak, i to jest gwiazda. No to też chciałam być w tym stajni, bo jest dostęp do siana, a tutaj w ogóle tylko trawa była. Tak, wiemy. Ale i tak nie chcę tam być. Chciałam tam mieszkać tu. Znaczy, David tak chciałaś, ale ja nie. Aha, sam ci od zgody, więc dobra, idziemy do stajni. Tak, trojga. O nie, znowu tu są, nie poszli sobie. Hejka. A to kto? To Kiri. O, chłopak. Ostatni, który nam się przyda. Chodź, Kiri, do nas. Nie, ja jestem z nimi. Wejdź, to są dziewczyny. No wiem, ale... No, tam nie mieszkam. Ale w domu nie mają mnie serwisy. Co? No, to jest bardzo sekret, który powiedzieliście przypadkowo. Właśnie. No, twój brat zginął. I wiemy z jakiego powodu. Dawajcie. Zabieram. Ja? Jak niby? Znaleźli go do wody, w której była... która była zatruta. Więc tak umarł. Wiesz teraz. Ja tego nie chcę słuchać. Moja mama umarła od takiego silnego kryształu. Co to w ogóle było?
poknęła go w całości i to się mu kło nagle w serce. Pewnie mówisz o lodzie. Tak. W jednym sensie mówi, a w drugim nie. Dobra, nie było tematu. Ale ty po prostu przyjaciół mi. Wszyscy. Hej to. Ja też jestem waszym przyjacielem. Znaczy waszą przyjaciółką. O, tak, kropka, pamiętam cię. To ty najszybciej siedział na świecie. O, tak, jesteśmy.